Dzień dobry Państwu. Otwieram 66. posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a zarazem pierwsze w roku 2023. Witam Państwa posłów i posłanki oraz zaproszonych gości. I jako pierwszy o zabranie głosu zwrócił się Pan europoseł Łukasz Kochut. Zdalnie oczywiście. Bardzo proszę. O, już mamy Pana dziękuję. Europosła. Witamy serdecznie. Bardzo dziękuję proszę, Panie pośle. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu zdalnie z Brukseli, z Parlamentu Europejskiego. Korzystając z okazji, życzę wszystkim oczywiście udanego nowego roku, bezpiecznego, bez wojny, ale bezpiecznego także z perspektywy wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Życzę sobie i Wam, żeby GUS w końcu opublikował wszystkie dane ze spisu powszechnego, bo czekamy już na to drugi rok, my mniejszości etniczne i narodowe, te uznane i te nieuznane, jak moja Śląska. I niestety, jako że dalej nie mamy danych z 2021 roku, tylko przypominam, że w poprzednim spisie powszechnym ponad 500 000 ludzi zadeklarowało, że porozumiewa się w domu językiem śląskim. Nie gwarą, nie dialektem, ale językiem. I tak przyglądamy się ratyfikowanej w 2009 roku przez Polskę Europejskiej Karcie Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, po prostu zazdrością, bo chcielibyśmy, aby nasz śląski język też został w końcu przez Polskę uznany, czy to za język regionalny, czy mniejszościowy. Odpowiednie akty w Sejmie powinny być przez Sejm procedowane już wiele lat temu. I proszę mi wierzyć, my w tej sprawie nie odpuścimy. To jest zoca godać po śląsku i nasze bajtle i tak będą godać po naszemu. Język śląski dzieli się na kilka gwar. Inna jest gwara cieszyńska, inna opolska, jeszcze inna rybnicka. I my tą robotę robimy oddolnie, sami, bez wsparcia państwa polskiego. Powstała ostatnio świetna publikacja, profesor Henryk Jaroszewicz wydał takie zasady pisowni języka śląskiego. Powstają sztuki teatralne w języku śląskim, sklepy na Śląsku i różne inne firmy reklamują swoje produkty w śląskiej godce. Bo to jest nasz pierwszy język. Język 500 000 obywateli Polski posługuje się nim właśnie w domu. Dlaczego odmawia się nam tego prawa? Dlaczego Polska świętuje przyłączenie Śląska do Polski zakłamywaniem śląskiej historii i tandetnymi bramami, czy inkszymi ławeczkami, a nie może po prostu uznać, że my chcemy także czuć, że są my usia, że jesteśmy u siebie, jakby ktoś nie zrozumiał języka śląskiego. 21 marca tego roku organizuje w Parlamencie Europejskim duże wydarzenie. Katowicki Teatr Kores wystąpi w Brukseli w monodramie po śląsku, o Śląsku i o jego skomplikowanej historii, mianują Miechanka. Już teraz wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do śledzenia tego wydarzenia. Będzie oczywiście także możliwość obejrzenia tego wydarzenia zdalnie. Wyślę w odpowiednim czasie Wysokiej Komisji więcej informacji i konkretne zaproszenie na to wydarzenie. A na koniec jeszcze jedna sprawa. My Ślązacy widzimy także problemy mniejszości niemieckiej. Mniejszości, która jest w Polsce uznawana, ale jednocześnie jest w Polsce PiS coraz bardziej dyskryminowana i solidaryzujemy się z Wami. To jest skandal, jak potraktowano Wasze bajtle we szulach. Cieszę się, że w wielu miejscach samorząd wziął na siebie ciężar nauczania Waszego języka. Traktowanie mniejszości etnicznych i narodowych to jest papierek lakmusowy stanu demokracji w danym państwie i Polska coraz bardziej oddala się od rodziny państw demokratycznych. Widać to w tym przypadku jak na dłoni. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Pośle i chciałam też tytułem tego, że jestem również poza przewodniczącą tej komisji, więc jestem również posłanką śląską, więc jak najbardziej też składam wyrazy ubolewania, że język śląski wciąż nie jest w Polsce oficjalnie uznawany, mimo że tak dużo ludzi tym językiem się posługuje. Bardzo dziękuję. Tak. I też chciałabym Pana uspokoić, że jeśli chodzi o dane GUS, to w tej sprawie no, jesteśmy umówieni, jesteśmy posłowie z Głównym Urzędem Statystycznym, że jeżeli wcześniej oczywiście nie opublikują tych danych, a obawiam się, że nie opublikują, to jesteśmy umówieni na komisję w maju, gdzie te dane mają być prezentowane. Także też już z góry zapraszam Pana europosła na to posiedzenie.